Ja już w samochodzie jadę najpierw do Actiona załatwić, potem do Lidla Paryż załatwić, potem do paczkomatu Paryż załatwić. Mam 1,5 godziny na to wszystko, więc mam nadzieję, że mi się uda i życzę mi powodzenia. I trzymajcie kciuki, aby wszystko to, co chcę kupić, było po prostu. Nie mam innego pomysłu, nie? Jeżeli nie będzie, to będę musiała kombinować na szybko, a tego bym chciała generalnie uniknąć. Rozpadało nam się śnieżnie, więc tego 1 grudnia mamy taką niespodziankę. Fajnie, fajnie. Kurczę, uwielbiam śnieg, niech on się trzyma. Niech on nie topnieje, żeby lodu nie było, niech będzie skrzypiący pod butami śnieg. Jedziemy, moi drodzy. Trzymajcie się, zapnijcie pasy. Zapnijcie pasy, pamiętajcie, pasy! Dobra, dojechałam pod Lidla, powiem wam, że takie korki, że szok, ale się udało. Także pierwszą rzecz będziemy mieć załatwioną. Ojej! Słuchajcie, niesłychanie się rozpadało, ale to tak niesłychanie. O, jestem cała mokra. I jedziemy do Actiona. Strasznie długo mi zeszło, to będzie tutaj ciastko jakieś, jestem taka głodna. Czekajcie. Boże, jaka jestem głodna, nic w Lidlu nie kupiłam, taka jestem mądra. Tyle było wszystkiego, że nie wiedziałam, na co mam ochotę, nie kupiłam nic. Dobra, to jest jakieś stare ciastko. Charytatywne z maka. Dobra, albo jestem taka głodna, nie wiem. Idziemy dalej. Słuchajcie, tył mam załadowany cały zakupami, bo w bagażniku mamy gondolę i powiem wam, że nie ma na nic miejsca w tym bagażniku. To jest taki minus w ogóle tego wszystkiego. Na chwilę sobie muszę postać, no bo wiecie, diesel. Lubicie zimę? Dajcie znać w komentarzu, jak kocham zimę. Kocham jeździć na deskę w tym roku, no niestety nie ma jak, ale uwielbiam jeździć na snowboardzie. Jakbym chciała poczuć śnieg pod deską, to nie macie pojęcia. A w tym roku nie jest nam to dane. Niestety, ale w przyszłym roku już może Mikołaj dostanie pierwszą deseczkę. No to taki żarcik. A może nie? Ja wychodzę na te kapcie śnieżne i idę do Actiona pokupować ostatnie rzeczy. Także trzymajcie kciuki, abym... Przepraszam, że tak majtam tą kamerą, ale jestem w takim ciężkim szoku, co tu się dzieje na tym polu. Dobra, ubieram maseczkę. Masunie i lecunie. Dobra. Nie mam dużo czasu, a dzisiaj to muszę ogarnąć. A mamy już 15. Uch. Zobaczcie, jakie Mikołaj ma dzwoneczki. Okej, ja dotarłam do domu. Mam tu wszystkie zakupy. Niestety nie dotarło wszystko do paczkomatu, więc tak jak mówiłam wcześniej, będziemy to robić trochę na raty. Natomiast ile zdołam, to dzisiaj zrobię. Pokażę wam, jaki mam pomysł, ponieważ przeglądałam te wszystkie Pinteresty i wszystko, żeby sobie zerknąć na jakąś tam inspirację odnośnie tego kalendarza adwentowego. Nic nie znalazłam. Będzie to mój wymysł. Mam to w głowie, nie mam pojęcia, jak wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze tylko nie mam pojęcia, gdzie mam sznurek, a sznurek potrzebuję tutaj bardzo. Więc trzymajcie kciuki i idę go szukać. Wykorzystam sobie pudło z materaca, które nam zostało. Specjalnie go nie wyrzucałam, tylko stwierdziłam, że ono posłuży mi za taki jakby, wiecie, wytnę sobie z tego kartonu choinkę, a że to jest takie dość spore, no to ta choinka idealnie będzie mi pasować. Tu mam cały zestaw. Pokażę wam tylko rzeczy dla małego. Kalendarz adwentowy dużego Krzysia. Będziemy otwierać razem z nim. Tutaj wam go nie mogę pokazać, bo on montuje film, więc by wszystkiego się dowiedział. Ale pokażę wam, co kupiłam w Actionie, bo tyle ludzi ciężko było nagrać wszystko. Wiadomo, że będę potrzebowała tutaj klej na gorąco, chyba. Zobaczę. Wzięłam sobie też taker i takie tam... Natomiast zobaczcie, jakie fajne są takie rzeczy w Actionie. Cały taki zeszyt z różnymi kartkami wewnątrz. Widzicie? Można sobie samemu robić też kartki świąteczne, o! Zobaczcie. Różne takie kawałki, zarąbiste. No i jak ktoś lubi taki dekupaż, to się chyba nazywa, to są w różnych kolorach. Ja sobie kupiłam taki czerwony i taki też czerwony, bo lubię. Uśmiecham się tak kojarzą. O! Kupiłam jeszcze takie wstążeczki. Może mi się, wiecie, przyda do pakowania i takie tam. W ogóle fajna książeczka w Lidlu. Tak wzięłam z dupy, ale patrzcie. Oczy się, znaczy czasami tak właśnie dziwnie się ułożą, bo trzeba to ogarnąć, ale o, ha, zarobiste. Tylko Mikołaj jest za mały na takie rzeczy, ale mama już się bawi, no nie? Tutaj jeszcze mi przychodziły jakieś zabawki dla małego. To co, lecimy z wycięciem tego wszystkiego najpierw, bo to jest tutaj tym wszystkim najważniejsze, żeby sobie zrobić stelaż tej choinki, a potem pakowanie to już jest pikuś, pan pikuś. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko, wiecie, powycinać i jakoś zawiesić, tylko nie mam powiedzieć, wiem, gdzie zawieszę. Zawiesimy dwie tutaj kalendarze adwentowe na karniszu, bo inaczej tego nie zrobię. Mam nadzieję, że to się będzie trzymać, tak jak sobie zakładałam. Strasznie twarde pudło.
temu sobie zostawiłam. Kalendarze adwentowe z pudła po materacu. Bo na kata najlepsze powietrze z materaca. Kurde, jaki mam normalnie zamysł. Jak mi to wszystko wyjdzie, to będzie jakiś szok. Chcę tu wyciąć. W ogóle pierwszy raz w życiu robię kalendarz adwentowy. Naprawdę. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy robicie kalendarze adwentowe, czy kupujecie. Ja sobie w ogóle kupiłam, bo z tego wszystkiego będzie najbiedniejsze, ale to wam pokażę jutro. Bo dzisiaj już chyba nawet za bardzo nie będziemy mieć czasu tego pootwierać. Może się uda jeszcze, żeby Krzyś sobie jakiś jeden otworzył. Jak to mi wyjdzie, tak jak ja to widzę oczami wyobraźni, to będę całkiem szczęśliwa. Na razie będę miała zakwas na rękach. Pierwszą część ma. Jeszcze tylko kolę. Może dwie mi wystarczą, nie wiem. Przydałbym się jakiś metr, chociaż mi się wydaje, że nie mam czasu, będę to robiła na oko. Słuchajcie, zaczynam wycinać choinkę. To jest czubek choinki. Teraz sobie go zrobię. Od razu będę robiła dwa kalendarze adwentowe. I potem z tego czubka będzie wisiała kolejna część choinki, kolejna i kolejna. To po prostu sobie, no, łopatologicznie zrobiłam książką i metrówką, żeby to było w miarę równo. A teraz będę po najniższej linii oporu, wiecie, docinała to tak. Dobra, to mamy pierwsze dwa. Nie wiem, ile tego będę potrzebowała, tak szczerze mówiąc, ale teraz sobie odrysuję kolejną część i pokażę wam, jak już będę miała odrysowaną. Dobra, kolejna część. Tutaj mamy górę tego trójkąta, tej naszej choinki. Tu będzie wisiało to na sznurkach. I tutaj mamy kolejną część. Myślę, że wystarczy mi tak jeszcze oprócz tej dwie i będzie wystarczająco. Ja sobie zrobię, wytnę tą, od tego odrysuję kolejną i połączę je, wiecie, za pomocą dziurkacza i sznurków. Teraz padłam na to, że w sumie mogłam to zrobić w postaci tablicy, ale Marcie zachciało się choinki, więc mam nadzieję, że po prostu będą mi się trzymały potem te prezenty na tej choince, bo to będzie w ogóle armagedon jak dla mnie. No ale trzymajmy kciuki. Wycinam dalej. Ej, słuchajcie, teraz tak, myślę, że wam nie będę jednak pokazywała tego, co jest w kalendarzu adwentowym dla małego, bo w sumie nie będziecie mieć niespodzianki. Więc ja będę znała wszystkie niespodzianki, a wy wszyscy nie będziecie znać nic i będziecie czekać na każdą niespodziankę razem z Mikołajem i Krzysiem. Tak będzie lepiej. Ma być magiczna tajemnica w tych świętach. O, słuchajcie, udało się wyciąć, także update. Jeden nawet mniej więcej złożyłam. Zobaczcie, będą wyglądać te kalendarze tak. W postaci takiej choinki. I jestem z tego dumna, bo narobiłam sobie z trzy plęskierze podczas tego wycinania. I teraz będę to dziurkować właśnie tutaj dziurkaczem. I zanim pójdę z daleniem na pole, chodź tu, to mama, ja już nawet do dalej nie mówię, że mama. To Marta musi ogarnąć choinkę. Chodź, Dalenios, chodź, pomożesz mi. Dalenios, ty też masz kalendarz adwentowy. Dobra, i słuchajcie, tutaj robimy, mam nadzieję, nie przewidziałam tego, że mi nie przejdzie ten dziurkacz. Kruca, pysk, za gruby karton. No to mi utrudniło robotę. No nic, to inaczej. Niestety nie da rady tym. Będę dźgać. Po prostu. Inaczej się nie da. Ale tak też jest całkiem nieźle. Dobra. I teraz tak, że mniej więcej na tym, z tej samej odległości by było. No trochę za wąsko, kurde, to zrobiłam. Mam nadzieję, że to nie szczeli mi pod wpływem ciężaru. Dobra, dziury mam, dziury mam. Teraz sznurek. Sznurek mam, taki. I zobaczcie. Ciach. Ciach. I tak samo zrobię z tamtym drugim. Ciach. I tak mi to będzie, wiecie, wisiało. Po sobie to połączę. Chodzi o to, żeby
nie wpaść w błoto. Musi to być mniej więcej tej samej długości. W ogóle chciałam, żeby chłopaki miały podobne te kalendarze, ale ile mi z tego wyjdzie, to się okaże, nie? Nie może być za duża ta luka, bo to będzie brzydko wyglądać. Za mała też nie, bo też będzie głupio wyglądać. Git. O! Zobaczcie, trzyma się! Pierwsza część choinki się trzyma! I pewnie będzie trochę krzywa, ale co mi tam? Kurde, ludzie kupują kalendarze adwentowe, ja sama zrobiłam. To już się liczy jako wow! Jeee! Mamy pierwszą część! Wii! Teraz zrobię tak samo drugi i potem najprzyjemniejsza część, czyli pakowanie tych prezentów. To będzie najłatwiejsze, nie? Chociaż nie wiem, czy ten kalendarz to dźwignie. Część już mam popakowaną. Teraz będę wycinała numerki. I tutaj z tego, co widziałam, była taka kartka, na której były stricte numerki do kalendarza adwentowego. O, jest! Zobaczcie, jakie ładne. Mega fajne. Teraz kleimy. Powoli zaczynam przyklejać te wszystkie rzeczy. Ale o, klejem na gorąco to jest świetny pomysł. No, ale efekt końcowy pokażę Wam jutro, bo jeszcze muszę pakować paczki z wczorajszej wyprzedaży. Jeżeli ktoś nie widział, nie wie, to odsyłam do wczorajszego vloga. Widzimy się już jutro i pokażę Wam efekt finalny. Ja wiem, że powinniśmy zacząć te kalendarze adwentowe od 1 grudnia. My zaczniemy od 2, no ale cóż, no takie życie. Młody się nie kapnie, a Krzyś będzie miał 2 okienka jednego dnia, więc też będzie zadowolony. No, chciałam się tutaj wyżyć artystycznie i... No nie komentujmy. Ale w ogóle w tłumaczeniu super są takie, widzicie, te naklejki. Tu mi się urwało. Nie komentujmy tego. Tutaj to po prostu totalnie się nie mogłam zdecydować, nie? Także to jest prezent hit. Jest tu złoto, są tu skarpetki, jest tu ósemka i jeszcze... Wow, jednym słowem. Idę po coś do picia i lecę z tym dalej. Wysubskrybujcie. Trzymajcie dzwoneczek i widzimy się już jutro. Słuchajcie, chłopakom nie zdążę zrobić tych kalendarzy adwentowych dziś, ale... Psiusze dostaną. Dziewczyny! Przypełzły. O, jakie tu macie super. Zobaczmy, gdzie jest jedynka? Szukaj jedynki. Mamy jedynkę. Daria już obśmieniłaś troszeczkę. O, ja... Jej! Jakie duże! No już, już, dostaniecie, już, już. Proszę bardzo, moje. Czekaj, siadł. Siadł. Grzecznie. Siadł. Najpierw daleniosz. Lalitos. Daleniosz. Lalitos. Daleniosz. Lalitos. Łapę. Łapę, łapę mi daj. Dobrze, proszę. O, parzyście. Super. O, będziecie czekać. Moje psiusze będą czekać. To jutro.